Infrastruktura rowerowa rozrasta się nie tylko w centrach miast i przyległych dzielnicach. Kolejne gminy inwestują też w drogi rowerowe, które mają prowadzić do terenów rekreacyjnych. Kiedy jest po czym jechać, transport rowerowy stanowi realną alternatywę dla tego samochodowego. O tym, gdzie już można i gdzie będzie można pojechać rowerem w Pszczynie, Gliwicach i Lędzinach, Paweł Jędrusik. Jeszcze w tym roku mają zostać opracowane koncepcja i projekt rozbudowy ulic kasztanowej, Goli i Piotra Skargi w Łące w gminie Pszczyna. Ma tam powstać droga rowerowa, która będzie prowadzić do ośrodka sportów wodnych. Działania będziemy realizowali etapami. W 2024 zaplanowaliśmy przygotowanie koncepcji i projektu. W dalszej konsekwencji, oczywiście, będziemy w budżecie planowali środki, które pozwolą zabezpieczyć inwestycje, tak aby w 2025 myśleć o rozpoczęciu inwestycji. Z nowej drogi rowerowej można już korzystać w lędzinach. To odcinek łączący miasto z tyskimi Jaroszowicami, a w planach są kolejne inwestycje. Lędziny chcą stawiać i powiat Bierniński-Lędziński chce stawiać na drogi rowerowe, bo widzę, że faktycznie cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Mamy wielu rowerzystów w lędzinach, ale również w okolicach. Ulica Wygody, o której rozmawiamy, jest szczególnie ważna, ponieważ łączy lędziny z tychami. Prowadzimy również w tym temacie dalsze rozmowy, to co Pan powiedział, czyli o rozwoju dróg rowerowych, ponieważ chcielibyśmy, aby od strony tychów powstała kontynuacja. Duża inwestycja trwa w Gliwicach, gdzie budowana jest droga rowerowa do Czechowic, to pięciokilometrowy trakt rowerowy wzdłuż ulicy Toszeckiej, który prowadzi nad jezioro Czechowickie. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok.